Cześć. Do Wigilii pozostały 2 dni, a ja jeszcze chciałbym, abyś zastanowiła się nad jedną bardzo ważną kwestią, między innymi nad tym, w jaki sposób nawiązujesz kontakty, jaką masz odwagę w sobie i w jaki sposób to robisz. I ten blog chciałbym, aby dał ci trochę do myślenia podczas tych świątecznych dni i tego dłuższego weekendu aż do Sylwestra, aby zastanowić się nad tym, w jaki sposób, co robisz, jak do tego podchodzisz, co cię powstrzymuje przed tym, aby w łatwiejszy, prostszy sposób poznawać ludzi, którzy cię inspirują, od których chcesz się czegoś uczyć i z nimi chcesz i pragniesz spędzać czas. Przedstawię ci, w jaki sposób ja to robię, a jak zwykle, kiedy napiszesz do mnie, to będę mógł podzielić się jeszcze bardziej i jeszcze więcej, ponieważ ten materiał nie cały był zbyt długi. Tak więc do zobaczenia za chwilę w moim samochodzie, gdzie będę znowu jechać, a ty będziesz pasażerem i gościem w nim, słuchając i później wypowiadając się prywatnie, czy publicznie, czy pod tym filmem, pod tym materiałem. Czekam na feedback, a jak na razie to do zobaczenia. Zastanów się proszę przez chwilę, teraz przez moment, jak nawiązałeś takie fajne, dobre relacje, masz więź z kimś, kogo poznałeś, z kim się nie wychowałeś, lecz kogo poznałeś w taki naturalny sposób. Może przez chwilę się kogoś bałaś, może przez chwilę myślałaś, że nie warto podchodzić, bo to może będzie wstydliwe. Spójrz teraz, jeżeli poznałaś taką osobę, to spójrz teraz, co was łączy takiego wspólnego, dlaczego akurat ta osoba cię zainteresowała. To powinno dać ci trochę spojrzenia na siebie, ale i wewnątrz siebie, ponieważ prawdziwe relacje, prawdziwe kontakty, te, które z ludźmi, z ludźmi, którzy nas inspirują, którzy nas motywują, którzy nas zachęcają do jakiejś zmiany, do pójścia naprzód, wyżej, dalej, no to są to osoby, które czegoś w życiu dokonały, coś zrobiły, tak? Imponują nam. I teraz ja mówię, żebyś na chwilę zajrzał w głąb siebie, zastanowił się, kiedy w takim momencie pozbyłeś się tych swoich ograniczeń, że może nie wypada. Wiele razy na moich szkoleniach przedstawiam taką sytuację, kiedy dwójka biznesmenów, ludzi podróżujących, czy są w delegacji, są w hotelu i siedzą po dwóch narożnikach baru. No i barman, rolą barmana jest, aby ich najlepiej zjednać ze sobą, będą sobie gadać i będą dupy zawracać barmanowi. Wiem, o czym mówię, bo przez wiele lat tak też pracowałem. I teraz taki eksperyment był, że kiedy ktoś podszedł do jednego z tych menadżerów, ludzi siedzących na dwóch krańcach baru i zapytał się, przepraszam, czy miałby pan coś przeciwko temu, aby z tamtej strony baru ten pan podszedł do pana i mógł z panem chwilę porozmawiać? Czy gdyby podszedł, to odgoniłby go pan i powiedział, że nie mam ochoty gadać, proszę sobie iść? Czy bardzo chętnie, bo spędza pan sam wieczór? No i naturalne było, że 90% osób badanych powiedziało, że bardzo chętnie. Że oczywiście, no jesteśmy razem, jesteśmy w delegacji, jesteśmy podobni do siebie, no mieszkamy w hotelu, jesteśmy sami, więc bardzo chętnie. Lecz też było drugie pytanie, a czy mógłby pan podejść do tamtego pana przy drugim końcu baru i to mógłby pan zagadać z tamtym jegomościem? No i tu była zaskakująca odpowiedź, ponieważ było w drugą stronę, te 90% mówiło, że a to nie wypada, bo to takie trochę głupie, żeby kogoś tak podejść, zapytać, porozmawiać. Nie. No jak się zastanowimy nad tym, są społeczeństwa, gdzie rzeczywiście może to być źle widziane, może to być źle odebrane.
lecz ludzie sukcesu, ludzie pracujący z pasją, ludzie osiągający coś w życiu nie mają takich ograniczeń. Oni podchodzą, oni rozmawiają, oni nawiązują kontakty. Spójrz, jeżeli chodzi o kółka ludzi, którzy się pasjonują czymś. Czy to są osoby, które uwielbiają fotografować, czy to są osoby uprawiające różne dziedziny sportu, one wchodzą w dany krąg i mają pewien pretekst do tego, że no, nam jakieś nawiąże relacje. Ja wiele lat grając w piłkę nożną w jednym, drugim, trzecim klubie jako dzieciak, to łatwiej mi było te kontakty nawiązywać. Później grając w koszykówkę, czy chodząc na shotokan, czy na karate, poznawałem następnych ludzi, ale to było takie ludzi, którzy tam wchodzą i spędzają ten czas. Patrząc dalej, czy to będzie, nie wiem, strzelectwo, łucznictwo, cokolwiek byś robił, pasjonaci motoryzacji, też jest łatwiej, ponieważ wchodzisz, rozmawiasz, o, fajna broń, tak, ja też bym chciał taką kupić, tak dalej, tak dalej. Tylko ja mówię o nawiązywaniu kontaktu z ludźmi, których nie znasz, z ludźmi, z którymi chciałbyś jakoś porozmawiać, nawiązać kontakt, no i teraz co mam napisać, co mam powiedzieć, to będzie trochę głupie, trochę krępujące. Otóż powiem Ci, że znając trenerów, znając ludzi, którzy mnie wiele lat motywowali, mnie wiele lat inspirowali, w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, że chciałbym z nimi porozmawiać, że coś pragnąłem im zadać to pytanie, jak mam dalej to zrobić, ponieważ słuchając ich wykładów, to mnie napędzało, ale był moment, kiedy ja chciałem czegoś więcej, ale tego już nie było na tym wykładzie. Oni bardzo chętnie odpowiadają na pytania. Oni bardzo chętnie z Tobą porozmawiają. Oni nie są zabiegani, tak jak Tobie się wydaje, i akurat z Tobą by nie chcieli porozmawiać. To od Ciebie zależy, czy Ty chcesz rozmawiać bądź zapytać się osoby, która Cię inspiruje. Wiem, że to jest to ograniczenie, ponieważ większość z nas zostało zaprogramowanych przez tych nauczycieli w podstawówce, w średniej, w zawodówce, na wykładach, że się nie pyta, że masz w materiałach, i to było takie zbywalne. To byli głupi nauczyciele. Takich nauczycieli jest coraz mniej, mam nadzieję, że będzie jeszcze mniej, którzy nie będą wykładać, a będą inspirować ludzi. I dlatego pozbądź się tego, zdaj sobie sprawę z tego ograniczenia i podejmij decyzję, że to Ty budujesz swoje kontakty, to Ty budujesz swoje relacje. To od Ciebie zależy, czy Ty będziesz też otwarty na przyjęcie drugiej osoby. Im bardziej to będzie prawdziwe, to co powiedziałem na początku, im bardziej będziesz zagłębiać się w siebie, czego pragniesz, czego potrzebujesz, z kim chcesz nawiązać relacje, gdzie szukasz kontaktów, do jakiego klubu chcesz się zapisać, czy to będzie klub marketingowy, czy to będzie klub sprzedaży, no cokolwiek. Ułatwi Ci to bardzo, ponieważ wchodzisz między ludzi, którzy też chcą nawiązywać kontakty. Dla mnie takim inspirującym człowiekiem, który po prostu dla mnie, on nie ma barier, żeby z kimkolwiek podejść, porozmawiać, no to jest chyba Grzegorz Turniak, tak? Nie powiem chyba, to jest. To jest ikona nasza, ikona polska, która powinna być dla Ciebie wzorcem, powinieneś z nim spędzić trochę czasu. Ja spędziłem z nim trochę czasu. Parę lat temu, jeszcze jak przyjeżdżał do Bydgoszczy, to był 2008-2009 rok i budował swoją sieć kontaktów w BNI-u. No to był facet, przed którym ja się kłaniałem. Mówię, człowieku, mnie się wydawało, że ja jestem otwarty, że ja jestem odważny, ale patrząc na Ciebie, to było inspirujące. I przez wiele lat się tego uczyłem, postanowiłem, że chcę być tak szajbnięty, i nie obrażam tutaj Grzegorza, jak on. Na tyle odważny, na tyle spontaniczny, aby mógł powiedzieć, że tak, proszę bardzo, ja mam coś do zakomunikowania, ja mam coś do sprzedania, coś, co na pewno Ciebie zainteresuje. A to, co ja mam, to jest w pełni dla Ciebie i dotyczy Ciebie. Tutaj możemy powiedzieć, że możemy popracować nad Twoją pewnością siebie, nad Twoją mocą, nad tym, co Ty sprzedajesz i czy naprawdę jesteś na tyle pewny, że to, co masz w swojej ofercie, jest dla każdego, czy wątpisz, bo ten towar tak nie do końca. Jeżeli Ty w niego nie wierzysz, no to Tobie też będzie trudno sprzedać następnemu człowiekowi, ale o sprzedaży będzie kiedy indziej. Dzisiaj rozmawiamy na temat budowania kontaktów.
i twoją bazą kontaktową będą ludzie, do których to ty się zwrócisz, a nie oni do ciebie. Do których ty wyjdziesz, a nie oni będą szukać ciebie, bo skąd oni mogą wiedzieć, że mają ciebie znaleźć? Ja, co mają wpisać w wyszukiwarkę Google, albo kogo mają zapytać, aby dotrzeć właśnie do ciebie? No zastanów się chwilę. Usiądź przed swoim komputerem, otwórz przeglądarkę Google, jeżeli na niej pracujesz, że to jest chyba najbardziej popularna, i wpisz swoje nazwisko. Zobacz, co o tobie piszą w sieci. Zobacz, jak ty przedstawiasz siebie w sieci. No to na tej podstawie nagle chciałbyś mieć lepsze, bardziej wartościowe kontakty, po czym okazuje się, że no ale kto ma cię znaleźć? Jak masz dać się znaleźć? Więc zacznij świadomie budować swoją grupę docelową, zacznij świadomie budować swoją markę w sieci, tym też się zajmuję z moimi klientami od dłuższego czasu, o tym też będę mówić w następnych materiałach, ponieważ to ci bardzo też dużo ułatwi na przyszłość, w tym sensie, że podchodząc i rozmawiając z kimś, dając wizytówkę, możesz określić się w sposób piękny, precyzyjny, a jeżeli ktoś będzie chciał więcej czegoś się dowiedzieć na twój temat, no to wygoogluje sobie. Ale wygoogluje to, co ty świadomie tam umieścisz. To, w jaki sposób budujesz swoją pozycję i jak ty siebie przedstawiasz. Więc zastanów się nad tym, proszę. Bo to będzie bardzo wartościowy materiał podczas tych świąt. A na chwilę obecną życzę ci wspaniałych świąt z uśmiechem, z radością, nostalgicznych, ale i takich analizujących. Raz, że jeżeli oglądasz moje materiały, to sobie podsumuj i spróbuj zastanowić się, nad czym chciałbyś popracować w przyszłym roku, co byś chciał zmienić. Ja tak jak wiele razy powtarzałem, że dla mnie okres świąteczny to jest podsumowanie każdego aspektu mojego życia, mojego rodzinnego życia, zawodowego, moich przyjaźni. Zastanawiam się wtedy, z kim jeszcze chciałbym nawiązać współpracę, co bym chciał zrobić. Okres poświąteczny jest okresem, kiedy podejmuję decyzje i planuję cały przyszły rok. W każdym miesiącu, co mam do zrobienia. Powtarzam wiele razy na moich szkoleniach, kto nie liczy, temu nie rosną wyniki, więc analizuję, jaką chcę mieć sprzedaż, do kogo chcę dotrzeć, jaką grupę buduję, kto będzie moim znajomym, kto będzie moim przyjacielem, komu chcę poświęcić czas i tak dalej, i tak dalej. To jest taki czas relaksu, wypoczynku, którego tobie bardzo gorąco życzę, abyś przeżyła te święta takie, jakie pragniesz. Jeżeli nie uda się tych, to niech będą następne takie, jakich pragniesz, ale zapisz, zanotuj, jak chcesz, aby wyglądały święta w tym roku albo nawet w przyszłym roku. Życzę ci wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu, nie obiadania się, bo jak jest żołądek pełen, to umysł nie chce za bardzo też myśleć i to jest lenistwo. A ja uważam, że każdy moment jest dobry na to, aby zastanowić się nad sobą, nad tym, co chcesz osiągnąć i co chcesz przeżyć i zewnętrznie, i wewnętrznie. Będę jeszcze odzywać się między świętami i Sylwestrem, tak więc jeszcze raz wesołych świąt i widzimy się w przyszły czwartek jeszcze przed Sylwestrem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.